pierwsi w kosmosie byli naziści, a przynajmniej opracowany przez nich pod koniec II wojny światowej pocisk o nazwie V2. Posiadał on napęd rakietowy i osiągnął pułap lotu przekraczający umowną linię pomiędzy atmosferą Ziemi a przestrzenią kosmiczną. Poza tym naziści mają zaskakująco wiele wkładu w rozwój amerykańskiego przemysłu kosmicznego. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, odwiedź kanał Big Brain.